Dobry wieczór Państwu. Ostatnie kilkanaście lat rządów PiS-u i Platformy pokazały, że stymulowanie popytu rzeczywiście nie działa na rynku mieszkaniowym, ponieważ prowadzi tylko i wyłącznie do wzrostu cen. Tak skończyła się rodzina na swoim, tak skończyło się mieszkanie dla młodych. Tak samo skończyło się kredyt 2% i tak samo skończyłoby się wasze kredyt 0%, który jeszcze bardziej stymulowałby popyt, wbrew temu, co kandydat Platformy przed chwilą powiedział. Należy uwolnić podaż, ponieważ na rynku nieruchomości również działają prawa ekonomii. Uwolnienie podaży oznacza dopuszczenie do łatwiejszego obrotu gruntami rolnymi. 1/4 Warszawy to są grunty rolne, połowa Krakowa to są grunty rolne, 1/3 Poznania czy też Gdańska to są grunty rolne. Trzeba jak najbardziej ułatwić obrót nimi, tak żeby deweloperzy mogli budować mieszkania, bo to deweloperzy powinni budować mieszkania. W ramach programu Mieszkanie Plus przez pierwsze 4 lata zbudowano 19 tysięcy mieszkań. Plan to był 100 tysięcy mieszkań. W tym samym czasie deweloperzy zbudowali 1,5 miliona mieszkań. Należy zostawić budowanie mieszkań firmom zajmującym się budowaniem mieszkań, a nie urzędnikom i politykom, bo oni się do tego po prostu nie nadają. Do tego trzeba odbiurokratyzować proces inwestycyjny, skrócić czas wydawania decyzji środowiskowych czy pozwoleń na budowę, a także trzeba przestać chronić nieetycznych najemców. Mamy w Polsce mnóstwo pustych mieszkań, których ludzie po prostu boją się wynająć, ponieważ ktoś może przez kilka lat wynajmować to mieszkanie, nie płacić za nie, dewastować je, robić długi i właściciel mieszkania jest całkowicie bezbronny, bo państwo mu nie pomoże. Więc nie wierzcie tym politykom, którzy tylko stymulują popyt, a mówią, że będą stymulować podaż. Podatki w Polsce są niezwykle dziadowskie. Powinny być niskie i proste, a są wysokie i skomplikowane. Obecnie ustawy o VAT, CIT oraz PIT mają łącznie 1300 stron i ta liczba rośnie z każdym kolejnym rokiem, niezależnie czy rządzą PiS czy Platformę, bo obie te partie podnoszą i komplikują podatki. Podatki trzeba uprościć, dlatego przygotowaliśmy 3 zupełnie nowe ustawy o CIT, PIT oraz VAT, które łącznie mają 200 stron. Ustawa o PIT zawiera kwotę wolną w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia, rozszerzenie możliwości rozliczania się przez przedsiębiorców na ryczałcie do limitu przychodów 50 milionów złotych, 2 stawki ryczałtu tylko 3,8% zamiast obecnych 10 stawek. Do tego w CIT-cie rozszerzenie CIT-u estońskiego na wszystkie pozostałe firmy, zwiększenie limitu CIT 9% do 50 milionów złotych. W VAT-cie wzięliśmy zupełnie nową ustawę o VAT, wzorowaną na najprostszej ustawie o VAT w Europie, czyli na ustawie estońskiej. Próg wejścia na VAT zwiększyłby się do 400 tysięcy złotych, zlikwidowalibyśmy zakaz odliczania VAT-u z samochodów. Co do zasady, podatki trzeba przede wszystkim uprościć. Do tego dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, ulga kredytowa, tak żeby można było odsetki od mieszkań oraz domów odliczać sobie od podatku dochodowego, niezależnie czy się ma działalność gospodarczą, umowę o pracę, czy też jakąś umowę, zlecenie. Co do zasady, upraszczamy podatki, likwidujemy te wszystkie niepotrzebne ulgi, zwolnienia, wyłączenia, tak żeby podatki były niskie i proste i zrozumiałe dla każdego. I tylko my jesteśmy w stanie to zrobić. Pozostałe partie z każdym rokiem komplikowały podatki i dalej będą to robić. Wbrew kłamstwom i bzdurom, które są typowe dla Platformy Obywatelskiej, nie mamy takiego planu na energetykę. Skoro jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że musimy się dostosować do polityki Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że musimy mieć 40-50% energii ze źródeł stabilnych, ponieważ OZE trzeba stabilizować, bo nie zawsze wieje wiatr i nie zawsze wieje słońce. I pytanie, czym to stabilizować? No na pewno nie ruskim gazem, dlatego w tym momencie trzeba to zrobić prądem z węgla. Przy czym jak najszybciej należy od tego odchodzić, tak jak tylko jest to możliwe dla bezpieczeństwa polskiej energetyki. I tu jedynym wyjściem jest oczywiście prąd z elektrowni jądrowej. Problem polega na tym, że zarówno PiS, jak i Platforma przez ostatnie 18 lat zrobiły nic w kierunku tego, żebyśmy mieli w końcu w Polsce elektrownię jądrową. I ten czas jest trudny do nadgonienia. Więc mam pewne obawy, czy ekipa Jacka Sasina zdąży w te kilkanaście lat wybudować elektrownię jądrową. Stąd jedyną alternatywą wydają się SMR-y, które być może powstaną w Polsce do 2029 roku, jeżeli oczywiście regulacje się do tego dostosują. W Stanach Zjednoczonych mamy już pierwszą certyfikację SMR-ów, mamy pierwszy kontrakt podpisany na SMR-y w Kanadzie, więc jest to technologia, z którą należy łączyć nadzieję. Niestety, znowu na przeszkodzie stoi państwo polskie i regulacje, które zmuszają twórców SMR-ów do tego, żeby przestrzegali tych samych regulacji, co budowniczy dużego atomu. I to należy uprościć, zderegulować, tak żeby prywatny biznes we współpracy ze spółkami Skarbu Państwa mógł już od 2029 produkować dla Polaków tani i niskoemisyjny prąd. Migracja pracowników oczywiście pomaga gospodarce, ale niestety nie wszystko, co pomaga gospodarce, jest dobre dla społeczeństwa. Gdybyśmy, taka analogia, znieśli wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, to gospodarce też by to pomogło, natomiast w kraju żyłoby się nam znacznie gorzej. Europa Zachodnia udowodniła, że masowa imigracja z krajów odmiennych kulturowo prowadzi do wzrostu przestępstw, do powstawania gett, do walk z policją na ulicach i Polacy nie chcą w Polsce takich obrazków, jakie mamy
mamy we Francji czy też w Szwecji. Stąd nie należy powtórzyć błędów robionych przez Europę Zachodnią, skupić się na imigracji z państw bliskich nam kulturowo, takich jak Białoruś czy też Ukraina, a z państw odmiennych kulturowo dopuszczać tylko imigrację krótkoczasową na 3 czy też na 6 miesięcy. Osoby, które by przyjeżdżały do nas z Azji czy z Afryki, nie powinny nabywać żadnych praw socjalnych, nie powinny mieć prawa, żeby zostać tutaj dłużej. Po tych 6 miesiącach powinny wrócić do siebie. Należy też zastanowić się, co zrobić, żeby pracowało więcej Polaków, więc przede wszystkim musimy pracować dłużej. Nie mówię tu o zwiększeniu wieku emerytalnego, ale zachęceniu osób starszych do pracy poprzez zniesienie dla nich składek ZUS oraz podatku dochodowego, tak samo jak dla uczniów do 26 roku życia. Należy też zaktywizować osoby, które pracują, które mieszkają w biedniejszych województwach, takich jak Podkarpacie. Mamy tam bezrobocie na poziomie 8,8%, dla porównania w Wielkopolsce z 2,9%. Dalsze, tak szybkie podnoszenie płacy minimalnej zwiększa bezrobocie w biedniejszych województwach, więc trzeba ją tam zmniejszyć, tą płacę, tak żeby ludzie tam również chętniej pracowali i dzięki temu w ogóle mogli znaleźć tam pracę. Jeżeli państwo przyjrzycie się temu wykresowi, to okazuje się, że inwestycje spadały nie tylko przez 8 lat rządów PiSu, ale i przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Dlaczego? Ponieważ przyczyny spadku inwestycji są znakiem firmowym zarówno PiSu, jak i Platformy. To znaczy niestabilne prawo, bardzo często zmieniające się podatki, dziadowski system sądowniczy, całkowita nieprzewidywalność. Nie da się zadekretować wzrostu inwestycji. Trzeba sprawić, żeby warunki były takie, żeby przedsiębiorcy sami chcieli inwestować. Przede wszystkim nie powinno zależeć nam na tym, żeby zachodnie wielkie korporacje organizowały sobie w Polsce montownie, tylko żeby polski biznes inwestował w Polsce, że mały, średni biznes inwestował, żeby duże polskie firmy powstawały, stawały się firmami globalnymi i inwestowały w Polsce. Niestety polski rząd za granicą nie tylko wspiera dużych polskich prywatnych firm, ale wręcz aktywnie je zwalcza. Jeżeli mamy firmę Fakro, która próbowała stać się firmą globalną, to polski rząd nie robił nic, żeby duńska monopolistyczna konkurencja nie zwalczała Fakro nielegalnie. Jak InPost wychodzi z ekspansją na Europę, to co robi polski rząd? Organizuje mu na miejscu konkurencję w postaci paczkomatów Orlenu. I tak jest wszędzie. Jak polska firma próbuje się rozwinąć, to polski rząd ją zwalcza. I za PiSu, i za Platformy. Co więcej, zwiększając wydatki publiczne w postaci transferów socjalnych, dochodzi do zjawiska wypłukiwania inwestycji. To znaczy podnosi to stopy procentowe, podnosi to podatki i przedsiębiorcy nie mają po prostu pieniędzy na inwestowanie. Więc jak zwiększyć podatki? Wreszcie zachować jak cywilizowane państwo, traktować przedsiębiorców jak ludzi, nie zmieniać bez przerwy podatków, nie zmieniać prawa i naprawić sądownictwo. Pytanie do Platformy Obywatelskiej. Izabela Leszczyna przyznała, że jesteście partią socjaldemokratyczną, w związku z czym nie dziwi mnie to, że chcecie zachować wszystkie wydatki socjalne PiSu i dołożyć do nich swoje kolejne wydatki socjalne, ale równocześnie twierdzicie, że obniżycie podatki poprzez likwidację Belki czy bardzo wysokie podniesienie kwoty wolnej od podatku. Więc pytanie, jakim cudem chcecie zwiększyć wydatki i obniżyć podatki? Czy jest to wasza prawdziwa obietnica, czy zamierzacie ludzi oszukać tak jak poprzednio, kiedy również mówiliście, że obniżycie podatki, a podwyższyliście VAT? Zatem czas na odpowiedź. 2 minuty, Andrzej Domański. Dziękuję za to pytanie. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska to partia, dla której najważniejszym słowem jest wolność. Cenimy przede wszystkim wolność gospodarczą i wolność wyboru. Dlatego w naszym programie przedstawiamy rozwiązania korzystne dla przedsiębiorców, związane chociażby z obniżeniem płaconych przez nich podatków, ze wprowadzeniem ryczałtowego systemu naliczania składki zdrowotnej, z wprowadzaniem kasowego PIT-u oraz z chociażby wprowadzeniem chorobowego płatnego od pierwszego dnia przez ZUS. To są rozwiązania, które pomogą polskim przedsiębiorcom, dzięki temu napędzą polską gospodarkę, a dzięki temu, dzięki większemu PKB, również do budżetu będzie trafiało więcej środków. Nasz program, nasze propozycje zostały przez niezależnych ekonomistów ocenione jako kosztujące budżet najmniej, mniej niż bajki prezentowane przez Konfederację. W związku z czym nasz program jest zarówno programem, który napędza wzrost gospodarczy, który sprawia, że polska gospodarka w długim horyzoncie będzie rozwijała się zdecydowanie szybciej poprzez wzrost konkurencyjności, poprzez transformację energetyczną, a dzięki temu do budżetu będzie wpływało zdecydowanie więcej środków. Gdy tylko przejmiemy władzę, co wydarzy się po 15 października, również radykalnie poprawi się wiarygodność polskiego rządu. Dzięki temu mocno spadną chociażby koszty obsługi naszego długu, na które to koszty wydajemy w chwili obecnej prawie 70 miliardów złotych. 70 miliardów złotych wynoszą koszty obsługi długu zaciągniętego w olbrzymiej mierze przez rząd
przez rząd Morawieckiego. Więc odpowiadając na pana pytanie, godzimy wydatki inwestycyjne z utrzymaniem tych programów, które są w Polsce, które są w Polsce potrzebne. Dziękuję bardzo. Zgodnie z zasadami debaty pytającemu przysługuje 30 sekund na ripostę. Nie wierzcie państwo oszustom z Platformy Obywatelskiej. Nie da się obniżać podatków i podwyższać wydatków i ściemniać, że jest to neutralne dla budżetu. Nie jest. Konfederacja jako jedyna mówi o cięciu podatków i cięciu wydatków, bo to jest jedyne możliwe, rozsądne podejście do finansów publicznych. Oni cały czas mówią, że będą obniżać podatki, a kiedy my mówimy, że będziemy obniżać podatki, to według nich to jest populizm, a według nich to się jakoś zbilansuje, kiedy te cięcia chcą zrobić w sposób całkowicie niezbilansowany. Nie wierzcie Platformie, oszuka dokładnie tak samo jak poprzednio. Państwo polskie, łącznie z wymiarem sprawiedliwości, nie rozumie oraz nienawidzi przedsiębiorców. Areszty tymczasowe są tu świetnym przykładem. Jest to narzędzie, które służy do tego, żeby zniszczyć komuś życie i to zupełnie bez żadnego procesu. Za rządów PiSu liczba osób siedzących w areszcie tymczasowym wzrosła z 4 tysięcy do 8 tysięcy osób. Liczba osób siedzących w areszcie tymczasowym ponad 2 lata wzrosła ze 160 do 640, a liczba osób siedzących w areszcie tymczasowym 5 lat wzrosła z 14 do 120. 120 osób w Polsce siedzi w areszcie tymczasowym ponad 5 lat. Przecież to jest bandytyzm. Bandyci się w ten sposób zachowują i odpowiedzialny za to Zbigniew Ziobro powinien siedzieć zamiast tych osób. Druga sprawa to stworzenie specjalnych sądów gospodarczych dla biznesu, ponieważ obecnie sędziowie nie rozumieją biznesu, nie rozumieją nawet języka, którym mówi biznes, nie mają żadnego doświadczenia życiowego w sprawach biznesowych. Trzeba stworzyć specjalne sądy gospodarcze, które służyłyby do rozpatrywania spraw zarówno karnych, cywilnych, jak i administracyjnych z udziałem biznesu, tak żeby wyroki wreszcie zapadały sprawiedliwe. To są najważniejsze rzeczy. Do tego trzeba mniej spraw kierować do sądów. To znaczy skarbówka musi zacząć się zachować jakakolwiek cywilizowana instytucja, a nie setki razy odwoływać się do sądów w sprawach, w których z góry wie, że przegra. Niestety mamy takich przypadków strasznie dużo i zatyka to całkowicie polski system sądów administracyjnych.